Witajcie moje czekoladki w tym oto filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać makijaż wykonany kosmetykami, który moim zdaniem warto kupić na promocji w Rossmanie minus 55%. Już za niedługo właśnie zacznie się tam wielka promocja i wszelkie informacje na temat tej promocji znajdziecie w opisie. No i oczywiście już nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. Najpierw nakładam korektor z Miss Porty na powieki, ponieważ świetnie sobie radzi jako baza pod cienie. Teraz będę używać paletki z Vibo i moim zdaniem ma ona śliczne cienie, ale niestety maty lubią tracić na intensywności, ale i tak można sobie z nimi jak najbardziej poradzić. Jeśli chodzi o cienie błyszczące, to są cudowne i nie mam się do czego przyczepić. Minusem tej paletki moim zdaniem jest brak lusterka i welurowe opakowanie, które jednak lubi się brudzić. Ale mimo to polecam ją kupić, jeśli podobają Wam się kolory cieni. Rozświetlacz z Vibo nakładam wewnętrzny kącik, ponieważ bardzo ładnie się błyszczy i idealnie się do tego nadaje. Teraz na moją twarz będę nakładać podkład z Maybelline Fit Me i pomieszam go odrobinkę z kremem, ponieważ jest on jak na razie dla mnie troszeczkę za ciemny. Daje bardzo naturalne wykończenie, jest lekki i idealnie się sprawdza na co dzień. Następnie używam korektora z Miss Porty, jest bardzo lekki i jaśniutki, więc świetny dla bladziochów, czyli dla mnie. Całą twarz pudruję ryżowym, sypkim pudrem z Vibo. Jest to moim zdaniem najlepiej matujący puder drogeryjny jeszcze za tak niską cenę. Aby mojej twarzy nadać kształtu, używam pięknego bronzera z Vibo. Ślicznie się blenduje, pięknie pachnie, no i jeszcze muszę tutaj stwierdzić, że jest to mój must have na tegoroczne lato. Oczywiście bez rozświetlacza się nie obejdzie i używam rozświetlacza z Vibo Diamond Illuminator, który jest przepiękny i ostatnio do niego powróciłam. Dolną powiekę kończę paletką z Vibo. Podkręcam rzęsy zalotką i używam tuszu do rzęsy Eveline, który ostatnio pokochałam. Uwielbiam wszystkie tusze z Eveline, dają piękny efekt długich rzęs, jak najbardziej Wam mogę je polecić. Moje brwi będę delikatnie podkreślać zestawem z Miss Porty, już nie zliczę ile miałam opakowań tego kosmetyku. Bardzo go lubię, ponieważ ma bardzo ładny, chłodny cień, idealny do brwi. Teraz używam żelu do brwi z Vibo, bardzo go lubię i też nie wiem ile już miałam opakowań tego produktu. Teraz stwierdziłam, że jeszcze sobie nałożę troszeczkę różu z Bourjois, który bardzo lubię, aczkolwiek nie uważam, żeby był on jakiś najlepszy, ponieważ znam o wiele lepsze zamienniki z Vibo, ale jest to kultowy produkt. Usta nawilżam taką słodką pomadką i mnóstwo takich znajdziecie w Rossmanie. I już na koniec nakładam piękną, matową, płynną pomadkę z Eveline. Moim zdaniem one są lepsze od tych z Lovely Kylie Lips. Teraz zostało mi tylko rozpuścić moje warkoczyki i zaraz zobaczycie efekt końcowy całego makijażu. I co, jak Wam się podoba? Koniecznie mi napiszcie, jakie kosmetyki tym razem chcecie sobie kupić na tej promocji w Rossmanie. No i co, widzimy się już w następnym filmiku. Buziaki, pa, pa!